Zobaczcie domek dla kota. Znaczy to był domek dla lalek, ale kot postanowił gdzieś zamieszkać. Cześć, kizia, mizia. Ale czad. A zobaczcie, jakie Basia robi fajne rzeczy. Tutaj zobaczcie sobie. O, to Basi ręczna robota. Jak ma ten, jak ma dużo wolnego czasu, jak na mamę przystało. To robi. Ale jak mąż znika i są długie wieczorne wieczory, to znika. A tu jest druga Basi pasja. Ona ma po prostu szczelbę, chodzi sobie na polowania. Tu dziki, inne rzeczy, tak. A tu ma trzecią pasję, to jest jej mąż, mówi tak. Witajcie znowu. To pozdrawiam was z domu. Nie wiem, jeszcze jak Basię zobaczymy, to wam nagram, żebyście wiedzieli, jak Basia wygląda. Kochani, to właśnie Basia zrobiła te piękne aniołki, któreście widzieli na ścianie. A tu zobaczcie, jakie mają fajne domy. W ogóle mają cały taki z drewna. I tutaj jest tak po góralsku, zobaczcie. Hej ho. A za oknem jest śnieg. Teraz może mniej pada, ale pada. I idziemy na dworek. I pozdrawiamy z Bukowiny. Do zobaczenia z Bogiem. O, trzeba otworzyć. Nie ma tak łatwo, że wyjdę. O, jeszcze trzeba otworzyć. Zamykają tu przede mną. Pada śnieg. Dzwonią dzwonki. Sanie, jak biało w Bukowinie. Biało w Bukowinie. I na biało życie płynie. Wreszcie trochę śniegu, miło to zobaczyć zimą, bardzo się cieszę, tu po lewej wyciągi, ale ja już lecę, bo muszę jechać dalej, bo mój syn ma dzisiaj popis, pa pa! Dzień dobry, witajcie. Antidotum, odcinek 640. O matko, ile tych odcinków, słuchajcie. Szok. Dzisiaj był Mikołaj, znaczy dla was był wczoraj w Antidotum, ale dla nas dzisiaj, bo nagrywane było dzień wcześniej. Jeszcze świętujemy, tak. Dostałem piękną piżamkę i pomelo. I z moją żoną jeszcze poświętuję wieczorem sobie. Ale dobrze, teraz nagrywamy wieczorem, jakby teraz było rano w ogóle. 21:39. Pozdrawiam wszystkich z Krowicy. Nie było mnie tam dzisiaj, ale to dzisiaj miałem ważną rzecz, bo nasz syn miał dzisiaj popis. Szkole i się muzyczne. Popisywał. I popisywał się dzisiaj. I wypadałoby, żeby tata był, więc dziękujemy księdzu Pawłowi, że za mnie powiedział konferencję. Dziękuję. I wierzę, że było wspaniale. Amen. Za tydzień się widzimy. Alleluja. Kochani, jedziemy. Środa dzisiaj. Pierwsze czytanie mamy z Izajasza, 40 rozdział, 25-31. Posłuchajcie. Z kim moglibyście mnie porównać, tak, żeby mi dorównał? Mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wymknie. Czemu mówisz Jakubie i ty, Izraelu, powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte? Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia, idą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czasem mam wrażenie, że cudowne. My chyba mamy kłopot z tym zaufali Panu, bo jakoś nas siły opuszczają. Jakoś doświadczamy, że po prostu za dużo się zużywa tych sił, albo za szybko żyjemy. Nie da się wszystkich spraw ogarnąć, wszystkich telefonów i odpowiedzieć wszystkim ludziom. Albo źle planujemy. Nie pomodlić za wszystkich. Jak nasz nowy kolega mówi. Planning, biznes planning. Słuchajcie, taka rzecz, która do mnie taka pierwsza tutaj z tego wychodzi, no ja lubię w ogóle patrzeć na niebo, nie? I zachwycać się, wiadomo, mówimy o takim bezchmurnym niebie, kiedy mogę te gwiazdy oglądać, o których dzisiaj mowa. To jest ten, który w szykach prowadzi ich wojsko. Świetne porównanie. Wszystkie je woła po imieniu, spod takiej potęgi olbrzymiej siły, nikt się nie wymknie. Zobaczymy, jako ludzie jesteśmy już tak daleko zaawansowani.
budujemy rakiety, statki kosmiczne, mamy tam satelity, mamy satelitarną telefonię, mamy internet ogarnięty prawie na całym świecie. Przeróżne rzeczy mamy. Czego to my nie mamy? Już się tak wydaje, że to już dalej nie można, tu ciągle coś nowego wymyślają, ale w kwestii kosmosu, w kwestii gwiazd, to wszystko, co wiemy, a wiemy bardzo dużo, to jest bardzo nic wobec całego kosmosu. To jest w ogóle to można by nawet powiedzieć, że my jeszcze nic nie wiemy. Jeżeli chodzi o to, jak daleko jest ludzkość zaawansowana w kwestii zbadania i wiedzy o kosmosie. I to jest piękne, bo to pokazuje, jak daleko Bóg pozwala nam sięgać i jak wiele jeszcze przed nami. Żeby ktoś nie powiedział, że ja już z nudów umieram, nie? Nie, nie, no to badaj sobie kosmos, to z nudów nie zdążysz umrzeć, nie? Ale druga rzecz, jeżeli uczciwie podejdziesz do nauki, to nie da się pominąć i zaprzeczyć, że ktoś większy od tego kosmosu, nie chodzi o rozmiar, tylko o pojmowanie wszystkiego, musiał to wszystko stworzyć, nie? Tam, gdyby tam był chaos, to Ziemia już by nie istniała, a tego chaosu nie ma, bo Ziemia cały czas istnieje. I każdy naukowiec powie, no Witek, tam się już po prostu nie da, tam trzeba ugiąć swoje kolana po prostu i powiedzieć, jest ktoś większy nad nami. Jest coś większe nad nami. I im bardziej badasz, im bardziej będziesz odkrywał, tym bardziej będziesz widział, że bez Boga to wszystko nie mogłoby istnieć. I okej, my to mówimy w XXI wieku. Ja teraz tak jestem przedstawicielem teraz ludzi uczonych. ale zobaczcie, to jest Izajasz, czyli 26 wieków temu. I on mówi, kto stworzył te gwiazdy, ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu, spod takiej potęgi olbrzymiej siły nikt się nie wymknie. Oni wtedy nie mieli tak zbadanego kosmosu, ale piękne, że Izajasz już pokazuje, że ten, czyli Bóg, on woła je każdym po imieniu, czyli Izajasz już wtedy mówi, Bóg ma to ogarnięte, Bóg ma to pod kontrolą. I teraz zobacz, jeżeli Bóg ma pod kontrolą cały taki wielki wszechświat, który dla nas w ogóle nie do ogarnięcia w ogóle, w żaden na razie techniczny sposób, żeby ogarnąć jakiś kraniec wszechświata, to jest niemożliwe dla nas, no to dlaczego my się martwimy o kwestię naszego życia? Jeżeli Bóg ogarnia tak wielką rzeczywistość, to czy nie ogarnie twojego życia? I tutaj można by, to jest za tą małą tereską powiedzieć, taką małą tereską, to jest fajna, mała święta, także ona się po prostu rzuciła w ramiona Boga, z taką dziecięcą ufnością, ktoś to fajnie powiedział, ona jakby windą poszła do nieba, że ona ominęła wszystkie rzeczy, gdzie my tam zgłębiamy, kombinujemy, nazywamy. Ona po prostu poszła na skróty. I ja uważam, że my jako dzieci Boga możemy pójść na skróty. Ja sam tego doświadczyłem wielokrotnie w moim życiu, że łatwo mi to wszystko jakoś poszło, to pójście za Bogiem, że dlaczego? No może dlatego, że nie kombinowałem. Dlatego, że jak Izajasz tak napisał, to ja nie miałem wątpliwości, kto stworzył te gwiazdy. To ja od razu wiedziałem, że to on Bóg je stworzył, nie? I dalej wiedziałem, że on to zrobił dla mnie, nie? I teraz tutaj zobaczcie, on tak fajnie mówi, czemu mówisz Jakubie i ty Izraelu powtarzasz, zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte, nie? To czyli on jakby chciał pokazać, że ja umiem coś po swojemu. No umiesz, ale to jest totalnie bez sensu, bo warto się zdać na tego, który umie zarządzać całym wszechświatem. Nie? To tylko z takiego logicznego punktu widzenia, no duży może więcej, nie? Więc warto trzymać z dużym, no, tak bym to powiedział, tak? Że na logikę, ja też wolałbym trzymać z dużym niż z małym, tak? Gdybym miał do wyboru, gdybym miał toczyć wojnę, nie? Jakąś to wolę z mocniejszym trzymać niż ze słabszym, nie? I Bóg dzisiaj mnie zaprasza do tego, żeby się nad tą potęgą i tą wielkością pochylić i oddać Bogu należną chwałę. Panie, tak, to wszystko stworzyłeś, ale jeżeli ty w tym wszystkim nie pominąłeś żadnej gwiazdy, żadnej niczego tam w tym kosmosie, żadnej planety, i one wszystkie się kręcą tak, jak się mają kręcić te planety i nie dzieje się im żadna krzywda w tym kosmosie, to o ileż bardziej Bóg ma moje życie ogarnięte, gdzie planeta jest bezduszną rzeczą, ona jest po prostu tylko materią nieożywioną, A ja jako człowiek jestem żywym, rozumnym stworzeniem, stworzonym na obraz, podobieństwo Boga. Nikt nie powiedział o planecie czy o gwiaździe, że została stworzona na obraz, podobieństwo Boga. Ona Bogu oddaje chwałę.
ale ty, bracie i siostro, ja zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i dzisiaj mnie to po prostu zachwyca. I on potem fajnie mówi dalej, Izajasz nam, on daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Już zaczynam tylko słowo czytać, już mi jest lepiej, choć naprawdę dzisiaj na takim offline, nie? Zaczynaliśmy to antidotum, ale Boże Słowo mnie buduje cały czas. Dodaje sił. Tutaj jest to, otrzymując skrzydłach orły biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. I bracie, siostro, może tobie dzisiaj brakuje sił, może dzisiaj masz ciężko w życiu, może dzisiaj już nie masz siły, bo bardzo wcześnie wstałeś, bardzo mało spałeś, tak, i bardzo dużo zrobiłeś, nie? Ale to przyjmij słowo, oddaj chwałę temu, który jest wielki i przyjmij i powiedz, Panie, ja tobie zaufałem, Jezu, ufam tobie, Faustynka, tak, obrazek, Jezu, ufam tobie, ja tobie zaufałem, a skoro tobie zaufałem, to ja odzyskuję siły, Panie, ja otrzymuję skrzydła jak orły i, Panie, ja biegnę bez zmęczenia i ja bez znużenia idę dalej. Amen, aleluja. Amen. Możemy szybko powiedzieć to. Tak. Dzisiaj psalm 103. Piękny jest ten psalm, naprawdę wspaniały. Chwali, błogosław, dusza moja Pana. Błogosław, dusza moja Pana. Humor mi przychodzi. Zobacz tam. O, ładna żona, nie? Lubię mieć ładną żonę. Wiecie, to jest fajne mieć ładną żonę. Chwal i błogosław, duszo moja Pana. Chwalę Pana. Amen. Tego nie powiem. No, duszo ma chwalić, duszo. Błogosław, duszo moja Pana. I wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. I chwała Panu, że Bóg jest, słuchajcie, taki sprawiedliwy, że nie postępuje z nami według naszych grzechów. To są bardzo ważne słowa, bardzo istotne słowa. On mi dzisiaj przeszkadza, ale wybaczam Ci przez decyzję. I nie postępuje z nami według naszych grzechów. Słuchajcie, to jest tak ważne, żeby też do siebie to odnieść, że Bóg... Skup się! Rozpraszasz mnie, że Pan Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, że słuchajcie, no właśnie, Bóg jest taki dobry, że On jakby patrząc na Ciebie, patrząc też na mnie, nie widzi najpierw mojego grzechu, On widzi swoje dziecko i to jest tak cudowne u Pana Boga. I ja też Mu dziękuję, że właśnie Bóg nie postępuje ze mną według moich grzechów i według moich win mi nie odpłaca. I patrzy na mnie naprawdę z taką miłością, z takim zatroskaniem i okazuje swoją moc w moim życiu. I to jest takie piękne, że dzisiaj nawet w nocy, nie wiem, dzisiaj rano na modlitwie osobistej, to było takie piękne spotkanie z Bogiem. I właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że tak wielki Bóg, no bo słuchajcie, to pierwsze czytanie, Bóg sam o sobie mówi, tak? W ogóle też nie jest skromny, ale Pan Bóg mówi o sobie, Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. Słuchajcie, Bóg się naprawdę nie męczy. Bóg się nie męczy i Bóg się nie nuży nami. No Słowo Boże o nim mówi, tak? I też mówi, że nikogo nie można z Nim porównać. Sam Bóg o sobie mówi, ze mną nikogo nie możecie porównać, absolutnie. Tylko ja jestem tak święty, tylko ja jestem tak wielki i wspaniały, nie? I ja mogę to właśnie dla was uczynić i ja to czynię. Nie postępuję z Tobą dzisiaj i zawsze, już na wieki, nie postępuję z Tobą według Twoich przewinień czy według Twoich grzechów. Nie, ja je odsuwam od Ciebie. Tak jak jest daleko wschód od zachodu, tak po prostu Bóg odsuwa od nas nasze winy i nasze grzechy i nasze przewinienia. Krew Jezusa nas całkowicie obmyła z wszelkiej grzeszności, po to, żeby ten grzech właśnie nad nami nie panował. I my już to mówimy drugi tydzień, słuchajcie, bo Słowo Boże o tym właśnie mówi. No, drugi tydzień. Drugi tydzień i też mamy te słowa właśnie czytane codziennie w kościele.
że jesteśmy oczyszczeni też właśnie krwią Jezusa. I słuchajcie, no jak bardzo ważna jest ta druga zwrotka, tak? Że On odpuszcza wszystkie twoje winy. Właśnie krew Jezusa obmyła ciebie i to już się dokonało, tak? To też powtarzamy bardzo często, że już jesteś obmyty, jesteś obmyta z wszystkich twoich win. Ile byś ich nie miała, nie miał w swoim życiu. Nie wiem, czym diabeł cię jeszcze atakuje z przeszłości, no bo to jest jego zagrywka oczywiście, żeby nam przypominać nasze grzechy. Bóg ich nie pamięta. A diabeł po prostu ciągle do nas chce wracać i nami manipulować przez naszą przeszłość, przez nasze grzechy. A Bóg już ci odpuścił te twoje wszystkie grzechy, moje wszystkie grzechy. Bóg mnie odpuścił i co? I leczy wszystkie choroby. To jest pewnik, że Bóg leczy wszystkie choroby. Bóg leczy. On leczy. Tylko teraz trzeba to zdrowie po prostu też odebrać dla siebie. Ja się tego cały czas uczę. Chcę więcej, chcę wchodzić w to głębiej. Coraz wyraźniej widzę, że, no wiadomo, Słowo Boże jasno mówi, że to przez wiarę się dzieje. I ja chcę po prostu też w tej wierze kroczyć coraz głębiej. No i też po to jest to słowo codzienne, bo wtedy nasza wiara wzrasta. Wiara rodzi się ze słuchania, tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Więc zobaczcie, już przez 640 dni na pewno tutaj razem, tak, wchodzimy głębiej w wiarę i rodzi się w nas wiara i wierzę, że jest coraz większa i będziemy właśnie doświadczać tego wszystkie. Wszystkie! Ja życzę tego Tobie, życzę tego nam. Co wszystkie? Wszystkie choroby. Wszystkie choroby, wszystkie choroby, wszystkie smutki, wszystkie niemożności, wszystkie niemoce, wszystkie słabe rzeczy. Bóg leczy i nas wyrywa. I chce nas uwalniać od tego i ratować nasze życie od zguby. On twoje życie ratuje od zguby. Obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Bóg chce obdarzać ciebie łaską. Wczoraj był taki dzień, że mogliśmy się tam obdarowywać prezentami, tak? Bo dzień świętego Mikołaja, wspaniałego biskupa. No, cieszę się, że do dzisiaj, choć ten on wygląda już trochę inaczej, ten dzisiejszy Mikołaj. Nieważne, ale to jest taki dzień, kiedy też myśli się o dobru, ale niech po prostu codziennie to będzie. Myśl właśnie o tym, że Bóg codziennie ma coś dobrego dla siebie, tak? Bo jest miłosierny, bo jest łaskawy dla ciebie, bo chce dobrze z tobą postępować. Ale ty co? Pierwsza zwrotka pokazuje. Błogosław, duszo moja Pana, błogosław i wszystko, co jest we mnie. Wszystko, niech twoje serce, twoje ciało, twoje kości, twoje mięśnie, twój żołądek, wszystko, niech po prostu twoja wątroba, niech oddaje chwałę Bogu. Skoro gwiazdy mogą, to i twój żołądek może, i twoje serce, i wszystkie twoje wnętrzności mogą oddawać chwałę Bogu, tak? Amen. I wszystko wielbi Pana, bo to też jest cudem, że tak jesteśmy stworzeni. I nie tylko nasz duch właśnie, ale też i ciało niech wielbi Pana. I błogosław duszą moje Pana i nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach. Pamiętaj o tym, jak wielkie rzeczy Bóg ci czyni i wszystko robi to dla ciebie z miłością, bo jesteś dla Niego tak bardzo ważny i jesteś dla Niego tak bardzo ważna. Amen. Amen, aleluja. A czy wy, kochani, wiecie o świętym biskupie Mikołaju, że na przykład, tak dla tych, co hejtują cuda i te rzeczy, to jeżeli świętujemy jako Kościół świętego Mikołaja, to on na przykład modlił się nad poćwiartowanym ciałem człowieka i to ciało zaczęło się do siebie przybliżać, się zrosło i ożyło. Amen? Słyszeliście o tym? Warto w ogóle biskupa Mikołaja poznać, naprawdę. To tak, żeby wiedzieć, bo my tylko kojarzymy to z prezentów, dlatego że rozdawał ubogim, rzeczywiście troszczył się o ubogich. Ale taka ciekawostka, bo tak ludzie hejtują, bo wy to jak tam, jacyś tam, bo tylko te cuda i no to wyrzućmy ten element z życia świętego biskupa katolickiego, nie? Odrzućmy to. To był człowiek wierzący. To był człowiek wierzący. I kochani, ja się dzisiaj dopiero o tym dowiedziałem. Wiedziałem o tym poćwiartowanym ciele, że on się modlił, to ciało się sunęło, zrosło i ożyło. Ten cały człowiek, który był poćwiartowany, nie? Czyli był martwy i pocięty na kawałki. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I to są słowa Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen? Amen. I teraz mamy naszą aklamację.
Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie. Czy jestem dzisiaj gotowy wyjść Mu na spotkanie? Czy w ogóle żyję w tej perspektywie, że gdyby dzisiaj Bóg przyszedł, to mówię, tak, Panie, ja już idę z Tobą. Ja chcę dzisiaj się z Tobą spotkać, nie? Żeby mieć wolność od tych wszystkich rzeczy, które jeszcze są do zrobienia. Oczywiście możemy planować wakacje, planować budowę domu, to wszystko fajnie, ale żeby cały czas było dla mnie to teraz, że gdyby dzisiaj Pan przyszedł, to ja dzisiaj chcę iść z Nim na spotkanie. I to jest jakby ważniejsze, czy jakby na pewno ważniejsze od tych wszystkich innych rzeczy. Czyli opcja jest taka, wybuduję dom, jeśli Pan dzisiaj nie przyjdzie. Pojadę na wakacje, jeśli do tego czasu Pan nie przyjdzie. Amen. W tej perspektywie, że najważniejszy element tego czekania to jest czekam na Ciebie, Panie. Amen. A teraz chcesz być błogosławiony? No to co? Dzisiaj mówi słowo? To bądź gotowy, by wejść Mu na spotkanie. No potem wiele trzeba. To nie jest, że u Boga nie wiadomo, co trzeba na głowie stać i się kręcić, nie? To dzisiaj bądź gotowy na spotkanie z Panem, czyli odrzuć uczynki ciemności, a wybierz uczynki jasne, przeoblecz się w strój świętości, czy obchodzi się Słowem Bożym i żyj jak w jasny dzień. Amen. Alleluja. Słowo młody strój świętości? Podoba nie, jesteśmy w tym kolorze, to mi się podobnym, podoba. W podobnym, tak. No, fioletowy. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich z San Diego. Tada! Tam jest pięknie. Tam jest pięknie polecone wszystkim słońce. Dobrze. Nie rozmarzajmy się. U nas może też będzie słońce niebawem. Ewangelia jest Mateusz, 11 rozdział. Tylko 3 wersety. Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Amen, alleluja. No co Ci nic dodać, nic dodać. Jeżeli jesteś dzisiaj obciążony i utrudzony, to Jezus mówi, przyjdź, a ja Cię pokrzepię. Nie szukaj gdzie indziej, On Cię pokrzepi. Jak to zrób? Nie wiem. Weź się do słowa. Wsiądź w auto, albo i na rower, idź na adorację lub jedź na adorację. Daj się pokrzepić. Pobądź przed Panem, nic nie rób. Posiedź przed Nim, po prostu w ciszy posiedź. Wczoraj miałem taką ochotę, wie Panie Boże, ja miałem na adorację z dziećmi, ale już nie zdążę. Mam tyle spotkań, tyle spraw załatwienia, już nie zdążę. I nagle umawiam się z naszym przyjacielem ze wspólnoty, to było gdzieś nieważne, jakaś miejscowość. Pierwszy raz tam byłem. Mówię, widzę, jak polewiał się taki klasztor, zjeżdżam, patrzę, reklama adoracji, już miał baner taki. Mówię, ale nie, to nie tutaj, to obok u sióstr benedyktyny. O, Zakliczyn to się nazywało. I pojechałem do tych sióstr i byłem chwilę na adoracji. Amen. I Bóg spełnił pragnienie mego serca i tak odpocząłem w Panu w tej chwileczkę na tej adoracji i potem pojechałem dalej na dalsze spotkania. Z Bogiem jest cudownie. Amen. Alleluja. I bracie, siostro, weźcie na siebie, bo to ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, tak? I mówi, że to jego jarzmo jest słodkie, a jego brzemię jest lekkie. Co to jest? Wybierzcie tą drogę, którą Pan ma dla nas. Jezus nam ogólnie pokazał. Jezus chce zbawiać świat, czyli najprościej, że Jezus zbawił świat, ale tą informację o zbawieniu trzeba do ludzi, z tą informacją o zbawieniu trzeba do ludzi dotrzeć. Więc wziąć na siebie jego jarzmo, to jest po prostu podjąć decyzję, że to zbawienie, które on dla nas wywalczył, ja podejmuję dzisiaj decyzję, że ja będę nośnikiem tej dobrej nowiny, że ja po prostu chcę iść i zanieść tą nowinę do tych, którzy jeszcze nią nie żyją i dlatego są smutni, dlatego są cierpiący, dlatego są nieszczęśliwi, dlatego doświadczają chorób i wiele innych rzeczy. I kochani, chciałbym tutaj na koniec was poprosić, bo jeżeli się wszystko uda, to jutro mam jechać modlić się o takie dziecko, które ma SMA to jest? Czy? Nie wiem. Nie, zanik mięśni. Zanikowe mięśni, coś tam ma takiego. Tak. Choroba zanik. I jest zbierane ileś milionów, 8 czy 9 milionów złotych na to, żeby to dziecko leczyć. Przepraszam, że to powiem. Ja uważam, że Jezus bez 8 milionów też umie je uleczyć. Mówię zupełnie szczerze. Dzisiaj w psalmie było. Że leczy wszystkie choroby, stąd też się pojawi. Ale czego potrzebuje wiary?
A Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech o coś zgodnie prosić będzie, tak? Ja to spełnię. Więc ja was dzisiaj wszystkich proszę o antidotum, żeby nas było dużo. Pokażcie, bo zrobimy szturm jutro, czyli dla was dzisiaj, bo to jak będzie w internecie, to już będzie dzisiaj, czyli w środę. Zróbmy szturm do nieba o to, żeby to dziecko zostało całkowicie uzdrowione, żeby tam nie pojechał na marne. I żebyśmy oglądali chwałę Bożą, my i inni ludzie. Amen, aleluja. I chwała Panu. A przy okazji pozdrowienia dla Gorzowa Wielkopolskiego i dla Nieba w Mieście. Właśnie dzisiaj miałem telefon, że tam właśnie, jak ostatnio byłem na spotkaniu, została uzdrowiona jedna z dziewczyn tam pracujących. Bóg ją całkowicie uzdrowił. Miała jakieś uszkodzenie po wypadku kręgosłupa i Pan Bóg zabrał wszystkie dolegliwości z tym związane. Dlaczego? Bo On leczy wszystkie choroby. Amen! Amen. Wrócę do Izajasza, to co było ostatnie, że on... Amen. Bo ja już tutaj nie wrócę, pewnie w tym telefonie, a wrócę. To tu było, odzyskują siły, ci co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła. Orły biegną bez znużenia, bez zmęczenia idą. Lub otrzymują ci co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia. Nie? To nie czas na piosenkę, przepraszam. Nie, no możesz śpiewać. To zaśpiewam razem, pomodlimy się. No, ale to jest fajna piosenka, bo ona mówi o Słowie Bożym. No ci, co zaufali Panu, ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Więc bracie, siostro, niech tak właśnie będzie. I Panie, my chcemy być Twoim ludem, który Tobie zaufał. Znaczy, ja jestem. Ja też jestem. My jesteśmy, okej, reszta się musi określić. Kto się określi, niech napisze to, ale określiłem się i też jestem. I Panie, ja Tobie zaufałem. I Panie, ja w Tobie, Panie, odzyskuję siły, Panie. Ja w Tobie odczuję skrzydła jak orzeł, Panie. Ja w Tobie biegnę bez zmęczenia. O, bez znużenia idę. Chwała Ci, Panie. Wielbię Cię i błogosławię. Tobie oddaję wszelką chwałę i cześć. Niech imię Twoje będzie uwielbione i wywyższone. Tobie, Jezu, wszelka chwała i cześć. Wszelka chwała i cześć. Bądź błogosławiony, uwielbiony i wywyższony, nasz Panie i Zbawicielu. Tobie wszelka chwała i cześć. I Panie, niech każda choroba dzisiaj ustępuje. Niech, Panie, każda choroba odchodzi dzisiaj od dzieci Bożych. Niech każda słabość ustępuje, Panie. I niech się, Panie, poszerza ilość tych, którzy Tobie zaufali. Duchu Święty, przyjdź teraz i poruszaj się w naszych ciałach, w naszych duszach, Panie, w naszym duchu, abyśmy stawali się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Chwała Tobie, Panie. Wielbię Cię i błogosławię. Chwała Tobie. Chwała Tobie, Panie. Tobie wszelka chwała. Świętemu najświętszemu. I teraz, Panie, niech Twoja moc się porusza w Twoich dzieciach. Twoja moc, Panie, Twoja moc, Twoja chwała. Niech przenika nasze ciała, naszego ducha, naszą duszę, abyśmy się, Panie, stawali nowym stworzeniem, które doświadcza owoców zbawienia. Bądź uwielbiony i wywyższony. Święty Pan, wszelka choroba ustępuje. Usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża to, co było naszą przeciwnością. Mówię do wszelkiej przeciwności, odejdź z drogi, bo zostałaś przywożona do krzyża. Amen. Pan Bóg daje pewnej kobiecie nawrócenie. Bardzo pobłądziłaś jakiś czas temu i bardzo się rozeszło wasze małżeństwo, wasza rodzina tym samym. Pan Bóg daje Tobie nawrócenie. Chwała Ci, Panie. Potwierdzam, no, to też wszystko będzie kobiety. Inne dzisiaj. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Mam też obraz małżeństwa, które jesteście teraz w separacji. I Pan Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Pan leczy Wasze małżeństwo, uzdrawia Wasze małżeństwo. Chwała Ci, Jezu. Słuchajcie, ja mam taki wypadek na skrzyżowaniu z maluchem. On jest taki żółtawy, kolor stary, taki stary maluch w dawnych czasach. Ale ktoś od tamtego wypadku ma cały czas problem w swoim ciele,
Maluch to chodzi o auto. Auto, no, duże słowo. Pojazd na czterech kołach. I to było wiele lat temu. I ty do dzisiaj w swoim ciele nosisz skutek tego wypadku. I Pan Bóg go dzisiaj całkowicie zabiera. Chwała Tobie, Panie. Jezu. Ja też mam obraz osoby, która latem jeździła na rolkach albo na wrotkach. Taki mam obraz. I właśnie no, też nastąpił ten wypadek, upadek, którego konsekwencje w nodze czujesz do dzisiaj. Pan Bóg Ci leczy Twoją nogę po tym upadku. Chwała Ci, Jezu. A ja widzę bardzo wysokie drzewo i szerokie, rozłożyste. Ktoś się bawi w gałęziach tego drzewa, ale niestety spada. I Twoje ciało uległo wypadkowi. I Pan Bóg dzisiaj leczy Twoje urazy w Twoim ciele. Ale też Twoje urazy psychiczne, czyli i ciało, i Twoją psychikę. A ta osoba do dzisiaj cierpiała z powodu tego upadku z drzewa. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ci, Jezu. I też jest osoba, która nosi urazy w swoim sercu. Do drugiej osoby, no to nie było miłe wydarzenie, bo to była kradzież. Gdzieś na wakacjach, obraz takiego miejsca, gdzie coś zwiedzaliście i ty zostałaś ukradziona. I, no i Pan Bóg zaprasza Cię do tego, żeby tej osobie wybaczyć, która tam to coś ukradła i po prostu wybaczyć jej, nie? I przyjdzie uzdrowienie do Twojego serca i radość powróci. Amen. Ja mam też obraz ciemnego lasu i to się też wiąże z bunkrem, takim betonowym bunkrem powojennym w tym lesie. I ktoś miał takie zdarzenie, że w tej okolicy wpadł w sidła takie na zwierzęta, które są zwierzyne. No i Twoja noga została wszcześnięta. No, no straszne to ból oczywiście i potem ingerencja lekarska i tak dalej. Ale to, co też bardzo ważne, to w Twojej głowie, w Twojej psychice pozostał wielki strach i lęk. I Bóg Cię dzisiaj z tego strachu i lęku uwalnia. Chwała Tobie, Jezu. Jeszcze mam obraz dziecka, które oglądało atak epilepsji swojej matki, ktoś jak małe dziecko. I też sobie taki duży lęk pozostał. I Ty potem jako dorosły mężczyzna doświadczyłeś tego, że Twoje dziecko jest chore na ten epilepsję, na tą epilepsję. No i to tak wytłumaczono Ci, no, że to genetyczna choroba, że skoro mama miała, to Ty też masz. Ale diabeł właśnie przez ten lęk znalazł dostęp do Twojej rodziny. Wyrzeknij się dzisiaj ducha lęku i zobaczy, że Wasze dziecko zostanie dzisiaj całkowicie uzdrowione. Chwała Tobie, Panie. Amen. Ja też obraz dziewczyny, córki. Długo się modlicie o nią. Ona jest gdzieś zaplątana w mangę i te wszystkie, tą całą tą duchowość tej mangi. I przez to też oddziela się od Was, od domu, od życia, od takiej codzienności. I Pan Bóg przychodzi z rozwiązaniem dzisiaj. Dzisiaj dostaniecie rozwiązanie od Boga, w jaki sposób właśnie dalej prowadzić swoje dziecko, w jaki sposób być, rozmawiać, żyć. Po prostu Pan Bóg przychodzi ze zmianą tej sytuacji. Dla Waszej córki, dla Waszej rodziny, bo to już rozlało się na Waszą całą rodzinę. Chwała Tobie, Panie. Chwała Bóg też przychodzi do choroby jelit, uzdrawia w kimś te jelita. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci. I chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków. Amen. Coś też powiem, bo to ważne, żeby o tym mówić, że jak będziesz widział w sobie, że takie uzdrowienie jest, że Bóg to zrobił, że to Ty jesteś tą osobą, napiszcie w tych komentarzach, już nawet my nie przeczytamy, to inni przeczytają, żeby wiara ludzi rosła, że Bóg naprawdę leczy każdą chorobę. Amen, aleluja. Amen. Jeszcze mam takie poznanie dla stolarza. Ktoś tutaj jest stolarzem na antidotum i tak się martwi, że właśnie te zlecenia, że coś ostatnio tak krucho, ale Pan Bóg już ma dla Ciebie nowe zlecenie. Już pojawią się osoby, które będą po prostu przychodzić do Ciebie, prosząc o wykonanie pracy. I nie będzie to krzyż na przyszłe święta.
Dobrego dnia. Dobrego dnia wszystkim. Do zobaczenia. Pa! Pa. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,